Moi drodzy, ostatnio wyszło nowe DLC do Crusaders Kings 3, które daje dużo nowych aktywności, takich jak turnieje rycerskie, rozszerza pielgrzymki i polowanie oraz daje o wiele więcej kontentu. Więc w tym odcinku, moi drodzy, wszystko sobie tutaj przejrzymy. Zapraszam do oglądania. No i jeżeli filmik wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górze. Myślę, że na samym początku po prostu wcielimy się w władcę, który nie będzie musiał za dużo robić politycznie, a właśnie będzie mógł się skupić na turniejach i różnych aktywnościach. W tym odcinku, moi drodzy, sobie zagramy księciem, który będzie podwładnym cesarza. Tutaj mamy księstwo Angry i stworzymy sobie jakiegoś tutaj czada. O, proszę bardzo, będziemy mieli herb z gościem, co sobie gra na fujarkach. Von Hurstenberg. No i proszę bardzo, tak będzie się prezentował. Tutaj mamy jego cechy, genialny stratek, odważny, towarzyski i cierpliwy. Będzie też sprytny i silny. Kupimy się tutaj na rycerskości, żeby mieć więcej walczności. I tutaj po prawej stronie pojawiła nam się teraz nowa zakładka aktywności. Mamy wielki objazd ziem, czyli właśnie możemy tutaj sobie pojeździć po naszych ziemiach i właśnie zwiększyć kontrolę, czy tam poprawić sobie relacje z wasalami, zredukować stres. Wielkie turnieje to właśnie będzie nas chyba tutaj najbardziej w tym odcinku interesować. Wielki ślub to też sobie zorganizujemy. No i mamy też, moi drodzy, rozwinięte te nasze takie podstawowe aktywności jak uczta, polowanie i pielgrzymka. To też tutaj fajnie zrobione i sobie wszystko dzisiaj to ogarniemy. Będziemy się wspierać, moi drodzy, modyfikacją Riser's Cheat Menu, żeby tutaj oczywiście nas w tym odcinku nie interesuje jakiś podbój świata, tylko po prostu zabawę z nowym DLC. Więc sobie dorzucimy gdzieś tutaj golda trochę na start, nie wiem, 10 tysięcy, myślę, że to odpowiednia liczba. Żeby po prostu mieć pieniądze na te aktywności i nie czekać i nie zbierać tego wniosku nie wiadomo jak długo. I właśnie, moi drodzy, może zaczniemy od znalezienia sobie żony. Tutaj mamy jakąś Agnes z Łużyc, czemu nie? I mamy teraz możliwość, moi drodzy, takiego jak wielki ślub. To nas będzie kosztowało i mamy 3 lata. Z tego co rozumiem, mamy 3 lata na realizację tego ślubu. I tutaj oczywiście chętnie przyjmuję naszą propozycję i tak dalej. Właśnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o spolszczenie, jeszcze nie obejmuję dodatku. Tego co czytałem na stronie twórców, to oczywiście będą spalszczać te DLC, ale to jest oczywiście kwestia czasu. Trzeba będzie po prostu poczekać na pełną polską wersję. No i oczywiście tutaj dotrzymamy prestiż, opinie gości, tutaj dworscy wasale będą bardziej zadowoleni. Możemy zdobyć rządny biesiadnik i teraz tak jak widzicie jest bardzo ciekawe, że teraz jak mamy to nasze cechy, takie właśnie jak polowanie, jak rządny biesiadnik, tutaj możemy obserwować jak się rozwija nasza jakby zdolność poprzez pasek tutaj na dole, więc jest to też bardzo fajne. Oczywiście możemy też stracić stres, no i oczywiście tutaj mamy też różne bonusy do stylu życia, do renomy, prestiżu, więc po prostu zaplanujmy wielki ślub. O, tutaj oczywiście też mamy coś jak krwawy ślub, czyli będziemy mogli wykorzystać, z tego co rozumiem, atrybuty intrygi, żeby pozbyć się kogoś podczas tego ślubu. Jest to na pewno też ciekawe rozwiązanie, które myślę, że kiedyś będzie można użyć, jak na przykład jakiś władca będzie się skupiał na intrydze. No ale teraz na chwilę obecną zrobimy po prostu zwykły wielki ślub. No i oczywiście miejsce ślubu też ma tutaj jakąś istotną rolę. Tutaj jak widzimy jest bardziej na zielono i to jest nasza stolica, więc chyba tutaj po prostu powinno się to zrobić. Tutaj jeżeli chodzi o podróżnicy, musimy wybierać, ponieważ nie mamy żadnego zagrożenia. I na przykład właśnie, moi drodzy, też tutaj mamy różne opcje aktywności. I co zwiększa koszt naszego ślubu. Ale na przykład sobie możemy właśnie wybrać jakiegoś, nie wiem, lepszego muzyka. Tak, z tego co widzę, tutaj właśnie nam to dodaje różne tutaj takie bonusy. Tutaj na przykład mamy coś takiego, że nam zmniejszy prestiż, jak zaoszczędzimy. Tutaj nam trochę to da bonus do opinii wasali i do prestiżu. I tutaj mamy najdroższą wersję, gdzie oczywiście możemy zdobyć tutaj cechę rządny biesiadnik. No i tutaj opinia i prestiż będą lepsze. Tutaj też możemy sobie ustawić, jakie mają być dania i napoje. Więc oczywiście im więcej, im droższe, tym lepsze, ponieważ tutaj sobie redukujemy jeszcze stres, jakieś bonusy tutaj do zdrowia. Więc po prostu im droższe, tym mamy po prostu więcej bonusów, tak? No i nasz ślub w sumie wyjdzie tutaj 770 golda. To jest dosyć dużo na samym początku rozgrywki, ale na przykład jak już mamy rozwinięte duże państwo czy dynastia, to nie są jakieś ogromne pieniądze. I tutaj oczywiście też, moi drodzy, tutaj mamy coś takiego jak zamiary i możemy sobie tutaj wybrać, żeby właśnie szukać okazji, żeby zredukować stres. Tutaj opcje właśnie pozbycia się kogoś, uwodzenia innej postaci, albo tutaj właśnie zdobycie jakiegoś sojuszu. To też jest bardzo ciekawa opcja. I możemy sobie nawet wybrać, z kim chcemy po prostu ten sojusz uzyskać, czy poprawić relacje. O, i na przykład możemy sobie poprawić relacje z największym przyjacielem każdego chrześcijańskiego władcy, czyli z papieżem. Dobrze, więc rozpocznijmy wielki ślub. Od razu zyskaliśmy tutaj na start rządny biesiadnik cechę. No i teraz, moi drodzy, mamy tutaj różne momenty i teraz czekamy na gości.
Ślub się rozpocznie za 8 miesięcy. Tutaj nasza panna młoda teraz podróżuje. Już tutaj jacyś goście przybyli pierwsi. W ogóle pół roku przed samym ślubem, to jest ciekawe. Oczywiście tutaj możemy zamknąć i na przykład rozwijać czy państwo w naszym czasie. I jak po prostu się tutaj ten ślub rozpocznie, to dostaniemy po prostu event na klatę. I oczywiście, moi drodzy, właśnie tutaj jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia. Nie możemy się doczekać. Tutaj oczywiście jest też papież. Tutaj też właśnie pojawiają nasi eventy, że na przykład ktoś tam, jakiś hrabia stracił trochę tam stresu dzięki jakimś tam aktywnościom. I tutaj też mamy różne możliwości, moi drodzy, wyboru. Tak jak właśnie zyskać sobie trochę prestiżu, czy tutaj większe, czy sobie zredukować stres, oczywiście eventy, gdzie może coś pójść po naszej myśli, albo i nie. O, tutaj właśnie to, co sobie wybraliśmy, czyli mamy możliwość sobie pogadania tutaj z papieżem, poprawienia z nim relacji. No to się przydaje. Papież to jest naprawdę bardzo użyteczna postać. O, ktoś nam w ogóle zapłacił 15 z golda, więc też bardzo fajnie. O, i też bardzo fajnie, tutaj na przykład widzimy, że ta Agnes, nasza żona, zostaje tutaj naszą bratnią duszą. Więc to też nam daje fajne bonusy, że na przykład nasi małżonkowie nie będą skakać na boki. No i tutaj, moi drodzy, po prostu pojawiają się różne eventy. No i oczywiście mamy tutaj pytanie, czy chcemy z nią spędzić całe swoje życie. I możemy dać tak, albo nie. Ale dobra, dajmy, że tak. No i teraz tutaj oczywiście uczta, też kolejne eventy. O, i teraz rozumiem, że stajemy tutaj w sypialni. I to jest czas na skonsumowanie małżeństwa. I tutaj też mamy śmieszne na przykład, że potrzebujemy nieco więcej wina, żeby to zrobić. Albo po prostu pójść spać. No ale żona, łóżko, te sprawy, trzeba jakby spełnić swój obowiązek. No i tutaj, moi drodzy, też mamy takie podsumowanie na samym końcu eventu. I dostaliśmy 1200 prestiżu, to jest mega dużo. Każdy gość dostał 350. Wszyscy są pod wrażeniem. I to jest taki niezły bonus dla nas. Tutaj też nasza żona zyskała pewne bonusy. I to jest fajne, że dynastie dostają renomę też. I dopiero co rozpoczęliśmy rozgrywkę i właśnie możemy też, moi drodzy, tutaj sobie wybrać już pierwszy rozwój. I też jest nowe drzewko w rozwoju właśnie te aktywności. Tutaj to nam daje bonus, że śluby są tańsze o 50%, więc to jest całkiem fajne. Więc możemy to sobie rozwijać. Później mamy co? Później mamy bonus do, moi drodzy, do pielgrzymek, że dają nam więcej doświadczenia, do podróży. Tutaj właśnie jakiś bonus do objazdu, kolejny bonus do żądny biesiadnik i łowca oraz tutaj też ostatni bonus do właśnie turniej. I może właśnie się teraz zdecydujemy na objazd po naszych prowincjach. No i oczywiście, moi drodzy, tutaj właśnie też mamy trzy możliwości. Zwiększenia prestiżu, zwiększenia postrachu albo właśnie zebranie datków. Z tego, co widzę, relacje z wasalami nie są najgorsze, więc może sobie po prostu pojedźmy i pozbierajmy podatki. No i z tego, co widzę, możemy sobie tutaj jechać do tego wasala tutaj i sobie możemy właśnie zdecydować, czy to ma być zwiększenie kontroli, zwiększenie opinii wasala, czy rozwijanie powszechnej opinii tolerancji kulturowej. Powiedzmy, że sobie pogadamy z tym biskupem, żeby zwiększyć relacje. I tutaj właśnie, w mojej drodze, w podróżach też sobie możemy mistrza karawany wybrać, który też nam daje bonusy na przykład do bezpieczeństwa czy do prędkości podróży. Też możemy sobie wykupić na przykład różne rzeczy, takie jak na przykład straż, bezpieczeństwo przy podróży i tak dalej. Czy to po prostu tutaj jakąś przeprawę przez dżunglę, przez góry, przez mokradła, pustynie, lasy, czy po prostu jakiegoś ambasadora, który tutaj będzie nas wspierał w sprawach dyplomatycznych. Ale na takie krótkie podróże to się po prostu nie opłaca. I tu tak samo mamy możliwość, moi drodzy, dorzucenia po prostu więcej pieniędzy do tego naszego eventu. Na przykład tutaj im więcej damy, to da nam to prestiż. Więc czemu nie, dajmy sobie to na maksa. Możemy tutaj odpoczywać, szukać, jak się to nazywa? Uciech ciała, być tutaj altruistą albo po prostu sprawiedliwym. Więc rozpocznijmy sobie taki objazd, to raczej nie będzie długa wycieczka. Oczywiście to jest też, moi drodzy, że jak mamy większe państwo, to sobie możemy do kilku wasali na przykład podjechać, co nie? Zrobić takie kółko na przykład. No tak jak widzimy, mamy event, gdzie wjeżdżamy gdzieś do jakiegoś miasta, niech się rozpocznie, zyskujemy oczywiście prestiż, redukcja stresu, jesteśmy sobie na uczcie. I tutaj kolejne eventy, moi drodzy. No i na przykład, moi drodzy, to się wszystko zakończyło tym, że tutaj zdobyliśmy prestiż, nasza dynastia dostała renomę i tutaj książę biskup został naszym przyjacielem. Więc właśnie takie polepszanie relacji z wasalami to jest takie mega istotne. Już nie będzie takiego problemu, że jak na przykład schodzi jeden władca, wchodzi nowy, to że mamy wszędzie bunty, robimy objazd po kraju, no i tych buntów zawsze będzie mniej. Wielki turniej, moi drodzy, zostawił na sam koniec. Teraz jeszcze przejdziemy przez ucztę, polowanie i pielgrzymkę, więc niech rozpocznie się uczta. Tutaj też oczywiście jest coś takiego jak krwawa uczta, czyli taka alternatywa do tych ślubów, że nie musi być ślub, żeby tutaj się kogoś pozbyć. I teraz również sobie, moi drodzy, wybieramy, gdzie chcemy ucztować. Te takie bardziej zielone miejsca są lepsze do wyboru, ponieważ tutaj mamy lepsze bonusy i lepszą szansę na lepsze eventy, co nie? I tutaj ponownie znowu wsadzenie większych pieniędzy w event daje nam więcej po prostu prestiżu i opinii. No i tutaj też mamy gościa honorowego, możemy tutaj zaprosić właśnie naszego seniora, czemu nie? Tutaj podobnie możemy sobie wybrać jakieś zamiary. No tutaj z tego, co widzę, to nasz tutaj właśnie senior przybędzie.
No i oczywiście rozpoczynamy tutaj ucztę, witajcie przyjaciele. Powiem wam, że teraz dzięki tym eventom redukcja stresu jest bardzo łatwa. O, możemy sobie wznieść toast za naszego cesarza, prestiż nam daje i oczywiście opinie. I tutaj uczty dużo się nie zmieniły, no po prostu dają nam tutaj bardzo dużo prestiżu teraz i redukcji stresu. Teraz sobie zobaczmy, jak się zmieniło polowanie. Tutaj oczywiście mamy takie polowanie klasyczne, sokolnicze, że tutaj bardziej wykorzystujemy właśnie ptaki i tak dalej. No i legendarne, ale to musi się być event na to. Więc sobie na razie pójdźmy na standardowe. Tutaj właśnie jak jest posiadłość las, to mamy jakby lepsze to polowanie. Wybierzemy sobie kogoś tutaj, żeby właśnie łatwiej nam przez te lasy tutaj przejść. Dzięki temu jest mniejsze ryzyko na jakieś niebezpieczeństwo. Tutaj też o wiele łatwiej, moi drodzy, podczas podróży znaleźć sobie jakiegoś rycerza. Na przykład spotykamy gościa i siema, czy nie chcesz dołączyć do naszego tutaj po prostu dworu. I mamy takiego gościa, bierzemy go, czemu nie. O, tutaj kolejny jakiś gościu, nie chcesz dołączyć do naszego dworu? No i oczywiście rozpoczynamy nasze polowanie, klasyczne eventy. Tutaj możemy gościa mianować na naszego łowczego. Tutaj bardzo fajnie, że tutaj mamy tutaj jakąś pozycję z latarnią. Tutaj gościu ma róg, jakieś łuki. Bardzo fajnie to wygląda. No i tutaj mamy oczywiście eventy, które powodują to, że mamy większą szansę na powodzenie w polowaniu albo i nie. No, tutaj mamy na przykład jakąś podróżniczkę i możemy sobie tutaj podzielić łoże, że tak powiem. No i tutaj nasza żona na przykład złapała królika, czy coś w tym stylu. I możemy mieć oczywiście tutaj artefakt. Te artefakty teraz naprawdę opłaca się brać, ponieważ można w razie czego je później niszczyć i brać golda. Albo po prostu iść do łóżka z żoną, czemu nie. No i oczywiście, moi drodzy, tutaj też mamy event, że na przykład pojawia się jakaś bestia. Mamy możliwość jej pokonania, albo mamy też szansę na śmierć. No ale spróbujmy. Udało się. Bizona pokonaliśmy. Dostaliśmy oczywiście prestiż. No i mamy podsumowanie, moi drodzy, dostaliśmy cechę łowcy, wzrósł prestiż, redukcja stresu i oczywiście artefakt, róg bizona. I zawsze mniej więcej takie artefakty gdzieś tam dostaniemy. A teraz, no mówię, jest to po prostu taka szansa, że jak mamy za dużo tych artefaktów, to sobie możemy je zniszczyć i po prostu 80 golda dostać, więc to jest takie fajne, jak mamy za dużo tych artefaktów. No i tutaj dzięki dobrym relacjom z cesarzem po eventach chcę, żebyśmy wychowywali jego jedynego syna. Ciekawe, czemu nie? Zaakceptujmy tę propozycję. I teraz właśnie te dzieci, które mamy pod swoją opiekę, one też uczestniczą w różnych eventach. Teraz na przykład udajemy się na pielgrzymkę i tutaj też mamy możliwość po prostu zdobycia większej pobożności albo właśnie tutaj jakieś multikulturowość, czyli jak mamy jakiś duży kraj, no to pewnie to się przydaje, jak jest dużo kultur. I na przykład udajemy się do Watykanu, do papieża. No i tutaj już mamy dłuższą i większą przeprawę, tutaj przez góry przede wszystkim. Możemy też sobie tutaj jakichś najemników wziąć, którzy będą nas chronić. Ponownie możemy sobie wybrać różne rzeczy, że na przykład więcej postaci może wziąć udział w pielgrzymce. Nie możemy tutaj redukować stres, altruizm. Albo po prostu pobożność, więc może weźmiemy, że będziemy bardziej tacy pobożni i rozpocznijmy pielgrzymkę. I teraz, moi drodzy, jest też ciekawa mechanika, że jak nasz władca na przykład wyjeżdża z kraju na właśnie jakąś pielgrzymkę czy coś takiego, to, moi drodzy, mamy regenta, który tutaj właśnie panuje nad królestwem pod naszą nieobecność. Tutaj aktualnie mamy naszą księżną, no to ona raczej tutaj nie będzie odwalać, ale trzeba uważać, żeby tutaj ten wasal, czy osoba, która zajmuje to stanowisko, żeby nie zwiększała za bardzo tutaj, że tak powiem, kontroli nad naszym krajem, bo później może dojść do jakiejś tutaj próby przejęcia władzy. I też możemy dać jakby rolę, co ten regent ma robić. Czyli zapełniać skarbiec, wzmacniać armię, albo po prostu zwiększać autorytet. No i wbiliśmy do papieża, siema, cecha pielgrzym. No i tutaj, moi drodzy, mamy zakończenie pielgrzymki. Dostaliśmy święty cierń jako artefakt. Dużo dostaliśmy tutaj pobożności, bo aż 1200. No i teraz przez pół Europy z powrotem do domu. I moi drodzy, chciałbym zwrócić uwagę na to, że mamy takiego władcę, on ma dopiero 22 lata, czyli minęły 4 lata od początku gry, a my już mamy 6000 prestiżu i 3000 pobożności. Nasza renoma to 300, zaraz będziemy pewnie mogli odblokować kolejną rzecz na 500 renomy, z tego co pamiętam. Więc po prostu teraz naprawdę jest co robić takim władcą w tej grze. I z tego co widzę, to taki Crusaders Kings 3 może iść właśnie w taką bardziej stronę już nie podboju świata, a tylko właśnie różnych eventów i tak dalej. Ponieważ te podboje teraz się robią mało ciekawe, co nie? Można na przykład prowadzić całkowicie tutaj państwo, które jakby oleje całą politykę jakby zagraniczną i skupi się po prostu na swoim rozwoju, rozwoju tej postaci, dynastii i tak dalej. Po prostu mamy teraz więcej możliwości tutaj do realizacji.
Też, moi drodzy, mamy różne tutaj aktywności, gdzie jesteśmy zapraszani, bo też możemy być gościem. Więc też możemy sobie zawsze tutaj na przykład dołączyć do takiej uczty w zupełnie innej postaci. Pojechać gdzieś, w ogóle gdzie my jedziemy. O, gdzieś tutaj. I możemy jak najbardziej do tego dołączyć. Dzięki temu te nasze tutaj cechy, jak na przykład ten żądny biesiadnik, będzie się szybciej rozwijać. Teraz, moi drodzy, na sam koniec został wielki turniej, który sobie zorganizujemy w naszej stolicy. I tutaj mamy właśnie, jak mamy jakieś koszary, czy inne tutaj militarne budynki, one też nam dają tutaj bonus. Tutaj z czasem będziemy mogli robić więcej eventów. No i sobie możemy na przykład wybrać, co tu będzie. Czy będą jakieś walki, czy jakiś turniej strzelecki, recital, wrestling, pojedynki, gry, czy tutaj jazda konną. Nie, dajmy sobie, że będą zawody w łucznictwie i pojedynki. Możemy też wybrać, czy bierzemy udział, czy po prostu będziemy obserwować. Więc kontynuujmy. Możemy sobie tutaj wybrać naszego czempiona. Tutaj oczywiście też, moi drodzy, mamy różne możliwości tutaj. Co zrobić, czy na przykład tutaj zrekrutować rycerza, czy się kogoś pozbyć. Na przykład tutaj też możemy, że nagroda, czyli artefakt, który ktoś wygra, no naprawdę będzie wysokiej jakości. I możemy sobie rozpocząć taki turniej. I tutaj, moi drodzy, mamy mapę wielkiego turnieju i mamy tutaj różne lokacje. Mamy tutaj pole turniejowe, które nasz, jak tutaj będziemy sobie przychodzić, to będzie zwiększać nasz progres do zwycięstwa. Możemy iść do gospody, która zredukuje tutaj stres. Możemy iść do wioski, żeby tutaj zwiększyć kontrolę oraz powszechną opinię. Na świątynię, żeby zwiększyć wiarę. Kwatery rzemieślników, żeby zdobyć tutaj jakiś artefakt. Albo obozy namiotowe, żeby tutaj poznać innych zawodników lub ich sabotować. Więc sobie tutaj włączymy czas. Na piątce trochę to szybko idzie, więc ja bym proponuję tutaj wam na prędkości 4. I tylko jak jest możliwość, to od razu, moi drodzy, gdzieś tutaj uczestniczyć, ponieważ teraz nam się wszystko poświetliło na niebiesko i możemy sobie tutaj te miejsca zwiedzać. W zależności właśnie co chcecie robić, co nie? My się skupimy tutaj właśnie na polu turniejowym, żeby zwiększać tą szansę na nasze zwycięstwo. I tutaj możemy każde miejsce odwiedzić, moi drodzy, w kwestii jak szybko jesteśmy na danym turnieju, ponieważ może być tak, że idziemy już na sam turniej i nie mamy czasu po prostu zwiedzić tych miejsc. Jeżeli organizujemy go u siebie, no to wtedy wiadomo, mam najwięcej czasu, żeby sobie te wszystkie aktywności przerobić. Tutaj też mamy, moi drodzy, listę gości. To jest ciekawe. I w sumie jest tutaj 191 gości, to jest ciekawe. I tutaj nawet zdobyliśmy już jakąś cechę, aspirujący mistrz ostrzy, dzięki eventom. I, moi drodzy, mamy pierwszą tutaj aktywność, czyli właśnie łucznictwo. Czas pokazać światu moje umiejętności. Tutaj chcieliśmy sabotować księcia Ludwika, ale nam nie wyszło. No i tutaj zawsze, moi drodzy, się pojawia takie ładne, jakby, tło na tym każdym turnieju. No i z tego, co widzę, wygraliśmy. Tak, pokonaliśmy tutaj 145 zawodników, więc bardzo fajnie. Tutaj oczywiście musimy mieć te dobre umiejętności, waleczności i ogólnie dobre cechy. Teraz jeszcze zostały nam walki, okej. Tutaj też, moi drodzy, widzimy jakby umiejętności naszej postaci, w czym jesteśmy dobrzy. Czyli na przykład jesteśmy dobrzy w łucznictwie, w walce, ale już trochę gorsi, jeżeli chodzi o jeździectwo. Czy tutaj, że tak powiem, gry umysłowe. I tutaj też jakby najeżdżając widzimy, co, moi drodzy, wpływa na to, że jesteśmy dobrzy albo słabi. Dobra, jesteśmy gotowi na pojedynki. I tutaj możemy, moi drodzy, używać różnych naszych umiejętności, na przykład intrygi i waleczności, walczności i walki. Więc my się skupimy na tym drugim, mamy 91% szans tutaj na sukces. No i po prostu wybieramy to, co daje nam największą szansę tutaj na zwycięstwo. No i tutaj mamy zwycięstwo, tutaj mamy kolejny po prostu pojedynek, ponieważ jest to jakby na zasadzie tego, że mamy tam ćwierćfinały, półfinały i finał. Kolejne zwycięstwo, teraz mamy półfinał, no i wygraliśmy. Teraz jeszcze czeka nas ceremonia za 7 dni. No i, moi drodzy, tutaj jeżeli chodzi o właśnie nasz turniej, co się stało? Zdobyliśmy całkiem potężną zbroję. Dostaliśmy też naszyjnik 800 prestiżu, więc całkiem nieźle. No i oczywiście tutaj, moi drodzy, zakończenie tego turnieju. Podsumowanie. No i takie artefakty to jest naprawdę coś fajnego. Skuteczność rycerza, prestiż, płodność. Tutaj waleczność 12, liczba rycerzy 2. To jest naprawdę mocne artefakty. Więc tak, moi drodzy, się prezentują te aktywności. Co się zmieniło, to tutaj po prostu otwierając tą zakładkę obecna sytuacja. No mamy, moi drodzy, tutaj teraz to jakoś wszystko inaczej wygląda. Według mnie jakoś lepiej. I w ogóle jesteśmy teraz pierwsi w kolejce do liczenia tytułu cesarstwa rzymskiego, ale to pewnie dzięki temu, że mamy dobrą opinię w cesarstwie. Tak, bo my głosujemy sami na siebie i chyba ktoś jeszcze na nas głosuje, tak. Więc też bardzo fajnie. To dzięki tych pielgrzymkom i różnym rzeczom. Bo wszyscy mają o nas dobrą opinię, więc możemy w sumie, jak po śmierci tego cesarza, to w sumie jakbyście, patrzcie, jakbyśmy się go teraz pozbyli. Nie wiem, obdarzmy go dżumą. No i zostaliśmy, moi drodzy, cesarzem.
Okej, okay, też całkiem fajnie. Niech żyje Kaiser. Podoba mi się nazwa tego przedmiotu. Korona Rzeszy. Teraz też, moi drodzy, ważna taka sprawa jest, że jak mamy wojsko na przykład, pikinierów, albo nie wiem, powiedzmy mamy zbrojnych, to muszą oni gdzieś stacjonować. I właśnie możemy sobie wybrać różne tutaj hrabstwa. I ważne jest to, żeby właśnie gdzieś stacjonowali, ponieważ da to bonus do ataku, do obrony. Więc to zmieniło to DLC. I moi drodzy, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Przejrzeliśmy sobie te nowe DLC, te wszystkie eventy nowe. Jest to bardzo fajny dodatek. Myślę, że jeżeli ktoś się zastanawia nad kupnem, no to jak najbardziej ja polecam, ponieważ to wprowadza dużo fajnych aktywności. No i możliwość rozwoju naszej postaci, ponieważ tutaj później jak rozwijamy jeszcze bardziej te cechy, dostajemy tutaj bonusy do waleczności, do różnych, do dyplomacji, takich różnych rzeczy. To samo tutaj, jeżeli chodzi o na przykład podróżnika, czy tam pielgrzyma, łowcy, czy biesiadnika. No naprawdę fajnie teraz można rozwijać tą postać. Już nie jest coś takiego, że nie wiem, postać się urodzi ze słabymi cechami i po prostu już jest lipa. Tylko w razie czego można coś tam podratować tą postać jakimiś takimi właśnie małymi cechami. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, hej!